Dzień doberek. Jak się macie, jak się macie? Mam nadzieję, że zobaczycie, że nadaję na żywo. Jeśli mnie widzisz, jeśli mnie słyszysz, puść mi paluszek, puść mi serduszko. Napisz w komentarzu, skąd ty nadajesz. Ja mam na imię Mariusz i razem z Agnieszką założyliśmy projekt Odmładzanie na Surowo, aby dzielić się z tobą na bieżąco wiedzą, którą zdobywamy ze świata, która pomaga dla nas utrzymać swoje zdrowie, jak również wydłużać swoje życie. Mamy też tutaj mnóstwo informacji, które pozwalają odzyskać energię. I dzisiaj właśnie na temat tej energii. Nie wiem, czy wiesz, ale w moim ciele, w moim szczupłym ciele znajduje się nawet 50 tysięcy kilokalorii. Nawet 50 tysięcy kilokalorii, które mogę użyć w każdej chwili, jeśli chcę energii, a które niestety muszą być po prostu włączone. Jest to energia, którą spożyłem wcześniej, która została zmagazynowana w formie tłuszczu. Ten tłuszcz mogę użyć w każdej chwili, jeśli chcę, na energię. I większość z nas ma takie pokłady energii w sobie. Minimum te 50 tysięcy kilokalorii, które na przykład może wystarczyć nam na co najmniej 40-50 dni życia bez jedzenia. Ale większość z nas tej energii nie korzysta. Dlaczego? Dlatego, że jemy, 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 jemy i jeszcze raz jemy. A kiedy jemy, to nie ma spalania energii, którą zmagazynowaliśmy sobie wcześniej. Na samym początku pragnę cię ostrzec. Jedzenie jest niebezpieczne. Tak, jedzenie jest niebezpieczne. Jedzenie może po pierwsze dostarczać nam niewłaściwych składników, a po drugie w zasadzie nie pozwala naszemu organizmowi przeprowadzać naturalnych procesów, które są wbudowane w nasze DNA. Nasze DNA, które powstawało przez co najmniej kilka tysięcy lat. Tutaj jest błąd, Ania, Anita. Nie waży 50 kg, waży 70 parę. 50 tysięcy kilokalorii się we mnie znajduje. Ale to taka ciekawostka, widzę. Nasze ciało, które ewoluowało przez co najmniej kilka tysięcy lat, nauczyło się procesu fasting and feasting, czyli okresu niejedzenia, fasting, czyli postów, głodówek, i okresu jedzenia. Kiedy człowiek pierwotny miał jedzenie, to się najadał do syta. I takie jest nasze ciało. Natomiast w dzisiejszych czasach, ostatnie 10 lat, w porównaniu do tych 6 tysięcy lat przynajmniej, których żyjemy, to są naukowcy, którzy twierdzą, że potrzebujemy zjadać 6 małych posiłków dziennie. Są to ludzie, którzy wciskają nam po prostu jedzenie i twierdzą, że my potrzebujemy zjadać jedzenie non-stop. Jest to niebezpieczne. Jedzenie jest niebezpieczne. Tak jak powiedziałem, możesz sobie dostarczyć przez przypadek, przez tych fachowców jedzenia, które nie jest przeznaczone dla twojego organizmu, które będzie napakowane chemią, różnego rodzaju truciznami, a później, kiedy będziesz miał za dużo jedzenia w swoim organizmie, zaczniesz chorować i z drugiej strony przyjdzie firma farmaceutyczna i będzie cię leczyć swoją chemią na ten nadmiar jedzenia. Dlatego jest niebezpieczne. A zatem post, czyli niejedzenie, jest dla nas bezpieczne. Sokrates pościł. Taka ciekawostka, nie wiem, czy o tym wiesz. Zapytany, dlaczego pości, powiedział: poszczę dla klarowności umysłu. Jak myślisz, pomogło mu? Czy miał klarowny umysł? Ależ oczywiście. Pomogło i to bardzo. Został uznany za najwybitniejszego filozofa starożytności. Czyli jeśli Sokrates wiedział o tym, że post dla niego pomaga 2500 lat temu, to dlaczego my dzisiaj tego nie wiemy? Dlaczego filozof, który jest uznany za jednego z najbardziej szlachetnych filozofów starożytności, nie przekazał nam tej swojej mądrości, albo dlaczego zapomnieliśmy? Dlatego, że nie do końca post przynosi dla kogoś korzyści. Firmy produkujące jedzenie nie zarobią, firmy sprzedające leki nie zarobią, dietetycy nie będą mieli co robić, lekarze nie będą mieli co robić. Nie opłaca się, żebyśmy nie jedli. Nie opłaca się, jest to nieopłacalny biznes. A ja zachęcam cię do tego, żebyś popatrzył na to z zupełnie innej strony. Tak jak powiedziałem, w moim ciele, moim szczupłym ciele, 74-kilogramowym, 72-74-kilogramowym, znajduje się 50 tysięcy kilokalorii,
które mogę wykorzystać w każdym momencie. Bo większość osób powie: Mariusz, no ale jak nie będę jadł, to nie będę miał energii. Będę śpiący. Skąd ja mam brać tą energię? Widzisz, nie ma żadnych badań, a przeglądałem tych badań naprawdę wiele, które pokazałyby, że zjedzenie daje nam bezpośrednio energię. A zwłaszcza jedzenie tych wszystkich energetycznych rzeczy, typu tak zwane energetyczne batony, albo wypicie drinka energetycznego. Zmierzono ciało, czy to człowieka, czy to zwierzęcia, po podaniu mu takiego energetycznego płynu i nie zachodzą w jego ciele żadne zmiany fizjologiczne, które by pokazywały, że w tym ciele pojawiło się więcej energii. Zjadł batona, ma więcej energii. To wcale tak nie działa. Okazuje się, że to wszystko jest wina naszego mózgu. Że to nasz mózg, połączony z cukrem, uzależniony od cukru, w momencie, kiedy wprowadzamy cukier do środka, daje sygnał w postaci hormonu dopaminy czy serotoniny do naszego mózgu, do naszego ciała, żeby sprawić nam przyjemność. Czyli bierzemy narkotyk, dostajemy przyjemność i później znowu sięgamy po ten narkotyk. Nie ma to nic wspólnego z uzyskiwaniem jakiejkolwiek energii. Wręcz przeciwnie. Nasze ciało, aby przetrawić pokarm, i to chyba nawet dziecko wie, potrzebuje własnej energii. Na każde 100 kilokalorii, które chcemy dostarczyć do swojego organizmu, nasze ciało musi wydatkować minimum 60 kilokalorii. Ale tylko wtedy jest to tak mało, jeśli to jest warzywo, owoc, nasiona, to coś, co jest przeznaczone dla naszego gatunku. Natomiast kiedy to jest przetworzone przemysłowo, kiedy to jest zniszczone ogniem jedzenie, to nasze ciało bardzo często na każde 100 kilokalorii potrzebuje wydatkować więcej kilokalorii, niż my jesteśmy mu w stanie dostarczyć. Czyli zjadasz taki typowy obiad, albo nie, inaczej, zaczynamy od śniadania. Zjadasz na śniadanie ileś tam jajek, zjadasz boczek, zjadasz ileś kromek chleba i tak dalej. Jeśli przeliczymy to w formie kilokalorii, załóżmy, mógłbyś sobie dostarczyć 800 kilokalorii, aby przerobić ten pokarm. Aby przerobić ten pokarm, twoje ciało prawdopodobnie potrzebuje wydobyć z siebie 1000 kilokalorii albo i więcej. Dlatego jesteś śpiący po takim śniadaniu. Dlatego nie ma życia w tobie. Ja mówię o sobie tutaj tak naprawdę, bo to ja zjadając takie śniadanie kiedyś w przeszłości, albo zjadając obiad, który był wysokokaloryczny, czułem się tak, jakby przejechał mnie walec. Musiałem się położyć, żeby tak jak to się mówiło, żeby się sadełko zawiązało. To wcale tak nie działa. Obciążasz swoje ciało, dlatego powiedziałem, że jedzenie jest niebezpieczne. Jedzenie jest niebezpieczne, ponieważ nie znamy, nie rozumiemy ani fizjologii człowieka, ani swojej fizjologii, ani swojej biologii i wpychamy w siebie to jedzenie, oczekując, że coś z tego będzie. Czyli energia. Energia to jest mit. Nie uzyskujemy więcej energii od batonów energetycznych, z batonów energetycznych czy z jakichś napojów energetycznych, a kiedy jemy, to więcej energii potrzebujemy, żeby to jedzenie przerobić. Następna sprawa to białka. Ktoś powie: Mariusz, ale skąd będę miał białka? Białek masz wystarczająco w swoim organizmie. Tak zwanych aminokwasów, które czekają na to, żeby być użyte jako białko w twoim organizmie. Mamy non-stop nadmiar. A nasze ciało to jest zaledwie w 3% białko. Dlatego przestańmy wpychać w sobie to białko, w siebie to białko. Ale to ciebie teraz zaskoczy, co powiem. Naukowcy potwierdzają, że większość witamin zgromadzona jest w naszych organizmach, która jest zgromadzona w naszych organizmach, wystarczy nam na co najmniej 40 dni życia. Czyli jeśli nie byłoby nagle jedzenia, w twoim organizmie jest wystarczająco witamin, które pozwolą ci żyć przynajmniej 40 dni. Dlatego nie musisz codziennie wpychać w siebie suplementów. Nie musisz codziennie zjadać wszystkich rzeczy, żeby dostarczać sobie codziennie składników. To samo dotyczy się wszystkich pokarmów, wszystkich składników odżywczych, ponieważ nasze ciało jest przyzwyczajone do fasting and feasting. Czyli post, głodówka przede wszystkim i najadanie się w momencie, kiedy mamy dostęp do pokarmu. Co oznacza to najadanie się? Oznacza to,
że Twoje ciało wykorzysta to, co jest w tym jedzeniu, w tym momencie dla Ciebie w danym momencie potrzebne, ale też odłoży sobie zapasy w Twoim organizmie. Stąd feasting, stąd jedzenie w fajnej ilości. I my mamy dla Ciebie taką propozycję. Jeśli chciałbyś skorzystać naprawdę z darów natury, to bardzo mocno, ale to bardzo mocno zachęcamy Cię do tego, żebyś zastosował coś, co się nazywa czasową głodówką. Albo okienkiem przerywanym jedzenia, albo postem przerywanym. Różne nazwy podróżują po internecie. My od 4 lat, od pierwszych live'ów non-stop o tym mówimy, ponieważ to jest numer jeden, najważniejszy element projektu Odmładzanie na Surowo, czyli zmniejszenie ilości posiłków z 6 małych czy 7 małych posiłków dziennie z przekąskami do jednego, maksymalnie 2 posiłków w ciągu dnia. My zjadamy od lat posiłek o 11 i o 16. Mój dziadek, który skończy 93 lata, przez całe życie zjada 2 posiłki. Zjada pierwszy posiłek o 2 i drugi o 4. Jeśli chcesz żyć długo, jeśli chcesz być zdrowy, jeśli nie chcesz wywoływać stanów zapalnych, chorób w swoim organizmie i chcesz przeżyć długie i pełne energii życie, zastosuj to. Czasowa głodówka uratuje Ci życie. Mam nadzieję, że Cię zainspirowałem. I Ty też masz minimum 50 tysięcy kilokalorii w swoim organizmie, które będą mogły być użyte wtedy, kiedy zastosujesz post. Bo mniej więcej po 12 godzinach od zużycia danej energii w postaci glikogenu, który jest odłożony w wątrobie i w mięśniach, w postaci glukozy, która czeka na użycie, po 12 godzinach wejdziesz w taki malutki stan ketozy. Po 18 godzinach będziesz już w ketozie, co to oznacza? Twoje ciało zaczęło brać energię z Twojej tkanki tłuszczowej. I nie ma takiej możliwości, żebyś chudł, kiedy będziesz jadł. Możesz tylko spalać swoją tkankę tłuszczową, kiedy nie jesz, bo wtedy Twoje ciało sięga do tych zapasów, sięga do tych 50 tysięcy kilokalorii, po to, żeby zrzucić tkankę tłuszczową, po prostu potrzebujesz przestać jeść. Mam nadzieję, że to było wartościowe. Mam nadzieję, że ma to dla Ciebie sens. Jeśli tak, to puść mi paluszek, puść mi serduszko. Napisz w komentarzu, jak dla Ciebie działają porady odmładzanie na surowo. I koniecznie, ale to koniecznie podziel się z innymi. Niech inni też z tego korzystają. Widzimy się jutro o 8:45. Życzę Ci cudownego weekendu. Trzymaj się cieplutko. Cześć!